Dzień dobry, witamy romskiej kuchni. Dzisiaj robimy potrawę romską cygańską. Gulasz cygański. Cebulkę w kocki pokrojona. Kroimy mięsko w plajstry i w kosteczki. Mięso jest szynkowe. Do tego potrzebujemy słodką paprykę. Proszę. O. Najpierw daję olej, potem dajemy mięsko w kosteczkę. O, dodaję wody. Sól dajemy. Daję pieprz, wegetek, liść laurowy. Na koniec przyprawę, którą nie zdradzę Państwu, bo to jest tajemnica romska. I teraz to się wszystko dusi. I potem wkrajamy wszystkie warzywa. Celer, marchew, pietruszka, cebula, pora. I potem po tych warzywach dodajemy potem pieczarki. Pieczarki dodajemy. I to się wszystko razem gotuje. To jest po polsku gulasz, a po cygańsku perkelto. Do tego dodatek będzie chleb cygański. Upieczemy. No, teraz robię cygański chleb. Dodałam mleko, 10 jajek, proszek do pieczenia, śmietanę dałam. Sól i 3 kg mąki. Ten chleb pieczemy. O, na głębokim oleju. Proszę zobaczyć. O, wrzucamy. I teraz pieczemy. I to będzie podawane do gulaszu tego romskiego perkelta.